W sumie to z jednej strony się cieszę, że tak wyszło, z drugiej strony jest mi smutno, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Będziecie mieli okazję poznać mnie jako mnie, a nie wykreowanej postaci na live'ach czy też filmach, bo ja nigdy nie byłem tym dobrym kamerzystą z workiem na głowie, ani nigdy tym złym, który był ostatnio. Wyszło jak wyszło, trzeba iść dalej. Trzeba zacisnąć zęby i powiedzieć sobie, że będzie dobrze, bo będzie dobrze. I uwierzcie mi, że w 2020 roku zobaczycie, że będzie dobrze.